Witajcie! Dzisiaj, kochani, pokażę Wam, jak ja w domu przygotowuję po mojemu befsztyki z cebulką. Oczywiście do tego przepisu dodamy sobie jedno jajko i jeszcze jeden składnik, który już za chwileczkę zobaczycie. Mięso wychodzi dużo smaczniejsze i przede wszystkim w środku nie jest suche, tylko jest takie, jakie być powinno. Zapraszam Was serdecznie na film. Okej, kochani. Co będziemy potrzebować? Przede wszystkim mięso mielone, żeby zrobić sobie befsztyki. Ja tutaj w miseczce mam przygotowane pół kilo mięsa mielonego, do którego dodamy sobie jedno calusieńkie jajko. Okej. I będziemy dodawać teraz przyprawy, takie jak czosnek. Wszystko wedle uznania. Jeżeli nie lubicie czosnku, to pomińcie tą przyprawę. Trochę pieprzu czarnego. Cebulki sproszkowanej. Też wedle uznania. Soli. I też dodawajcie soli wedle uznania, tak jak uważacie, żeby nie przesolić. I teraz to wszystko razem mieszamy. Bardzo dokładnie i za chwileczkę będziemy dodawać kolejny składnik. Kiedy mamy już mięso porządnie wymieszane z jajkiem i z przyprawami, ja na chwileczkę to mięso odkładam na bok, żeby pokazać Wam, co do tego mięsa będę jeszcze dodawała. Tutaj, kochani, mam przygotowane pół szklanki ugotowanych płatków owsianych i oczywiście ostudzonych. Takie płatki owsiane ugotowane, ostudzone, dodajemy sobie do mięsa i porządnie wszystko razem mieszamy. Jeżeli nie chce Wam się gotować płatków owsianych, to na samym końcu będzie okienko, w które sobie kliknijcie, tam będzie pokazane, jak ja przygotowuję sobie takie płatki owsiane bez gotowania. Dobra, teraz te płatki calusieńkie dodajemy do mięsa i porządnie to wszystko razem mieszamy. Kiedy mamy już mięso porządnie wymieszane z płatkami owsianymi, to co teraz będziemy robić? Tutaj, kochani, mam przygotowane troszeczkę wody w miseczce, tylko po to w czasie, kiedy będę sobie formować kotleciki i mięso za bardzo by mi się kleiło do dłoni, to sobie po prostu dłoń zamoczę w wodzie i mięso będzie fajnie odchodziło. Tutaj mam przygotowane również trochę mąki, w której będziemy sobie te kotleciki obtaczać. Dobra, teraz Wam pokażę. Moczę sobie rękę w wodzie. Biorę sobie trochę mięska. W taki sposób. Robię kuleczkę. Spłaszczam mojego kotlecika. Biorę mąkę i troszkę obtaczam mojego kotleta właśnie w tej mące. Tak przygotowanego kotlecika, o, biorę sobie, odkładam na talerzyk i formuję z reszty mięsa kolejne kotlety. Ok, kotlety mamy już uformowane, będziemy je smażyć, a w międzyczasie jeszcze będziemy coś robić, za chwileczkę Wam pokażę. Ok, bierzemy sobie patelnię, podświecamy gaz i nalewamy na patelnię trochę oleju. Czekamy, aż olej się nam zagrzeje i będziemy smażyć nasze kotleciki. Jak już słyszycie, kotleciki się smażą, a co my w międzyczasie robimy? Bierzemy sobie jedną cebulę, przekrajamy na pół i kroimy ją w takie po prostu paseczki. Cebulę mamy skrojoną, idziemy przewracać nasze kotlety na drugą stronę.
smażone kotleciki przekładamy teraz na talerzyk. Zmniejszamy sobie gaz i dajemy tą cebulę na patelnię. Na cebulę sypiemy sobie szczyptę soli, tylko po to, żeby ona szybciutko zmiękła i fajnie nam się poddusiła. Chodzi o to, żeby cebula była podduszona, a nie usmażona. Kiedy cebulkę mamy już dobrze uduszoną, bierzemy sobie naszego bifsztyka na talerzyk, kładziemy na niego dosyć sporą ilość cebulki. Obok kładziemy ziemniaczki, suróweczkę i gotowe. Mam nadzieję, że wypróbujecie tego przepisu, a ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa, pa!